dobry Państwu, witamy w południe, 21 dzień marca, czyli wiosna. Przed nami KSW26, witam serdecznie mój przyjaciel Waldemar Kasta. Paweł Paragraf Wójcik. Witamy drodzy Państwo, KSW26, już jutro, 22 marca 2014 rok, będziemy tutaj w hali Torwar, drzwi otworzą się od godziny 18, transmisja w systemie pay-per-view rozpocznie się godzinę później, czyli o 19, dostępy do nabycia m.in. w cyfrowym postacie poprzez IPLE TV, ksw.tv.com, informacja bardzo ważna, jest jeszcze kilkadziesiąt biletów do nabycia, są one dostępne chociażby na stronie ebilet.pl. Zanim rozpoczniemy ceremonię ważenia, bo po to się dziś tutaj spotkaliśmy, Federacja KSW pragnie podziękować sponsorom, instytucjom, bez których gale nie odbywałyby się, tak więc Briggs & Stratton silniki, Blachy Proszyński, Team Zone, Polsat Cyfrowy, Polsat Sport, Portal Onet, SK, Super Express, magazyn Tojowo TV, Mailman, Pitbull West Coast, Professional Fighters, Centralny Ośrodek Sportu, Hala Torwar, Hotel Nowotel Centrum, Fish Eye, RatMed, DSF, Everybody Fitness Club Warszawa, mmarocks.pl, mmanews.pl, ipla.tv, ksw.tv.com, livestream, KSW Skład, oficjalna linia odzieżowa KSW oraz strony www.facebook.com/konfrontacja, oficjalny serwis internetowy to www.kswmma.com. Tyle jeśli chodzi o informacje, które musimy przekazać, a teraz niech mi wolno będzie zaprosić właścicieli Federacji KSW, drodzy Państwo, Maciej Kawulski i Martin Lewandowski. Przed nami 8 walk, 16 zawodników do zważenia. Aby ważenie było ważne, musi być ten, który za nie będzie odpowiadał. Drodzy Państwo, sędzia główny Federacji KSW, Tomasz Bronder. Myślę, że powoli możemy zaczynać. Tak jak wspomniałem, 8 walk tym razem podczas KSW 26. W walce undercardowej gali KSW 26 zobaczymy. Ladies and gentlemen, let us welcome Elson Enriquez versus Arbi Shamaev. Enriquez, reprezentant Angoli. Trzy razy po 5 minut, kategoria wagowa do 66 kg. 65.2 for Elson Enriquez. 65.200. .9 for Arbi Shamaev. 65.900. I teraz chwila dla fotoreporterów i operatorów. I dla kibiców. Dziękujemy serdecznie. Oto przed Państwem zawodnicy z pierwszej walki gali KSW 26, walki undercardowej. Pora na pierwszy Extra Fight KSW 26. A do ringu wyjdą. Ladies and gentlemen, let us welcome from Lithuania, Sergej Krecicho versus Jakub Kowalewicz. Walka zakontraktowana na 3-5-minutowe rundy, kategoria wagowa do 70 kg. Thank you.
69.4 for Sergiej Grecicho. 69.400. For Jakub Kowalewicz. 69.800 limit zachowany. Zawodników z drugiego ekstrafajtu jutrzejszej gali, gali KSW 26. A do ringu wyjdą Michał Andryszak versus Paweł Słowiński. Kategoria wagowa do 120 kg. 3 razy po 5 minut. 113 for Michał Andrysza. 113 kg Michała. Paweł Słowiński. 114.500 dla Pawła. Zawodniczki z trzeciego ekstra fajtu gali KSW 26. A do ringu wyjdą. Ladies and gentlemen, let us welcome from Ukraine Irina Szaparienko versus Kamila Porczyk. Kategoria wagowa do 55 kg. Walka zakontraktowana na 3 5-minutowe rundy. For Irina Szaparienko. Państwo, mamy korektę, to jest limit wagowy 57 kg. Irina ma ten limit przekroczony 58.200. For Kamila Porczyk. Równo 57 kg. A Irinę czeka, panie Tomaszu, lekkie zbicie wagi. Mamy na to, jeśli pamiętam regulamin dokładnie, 2 godziny. Ekstra fight KSW 26. A w sobotni wieczór do ringu wyjdą From Poland Karol Celiński versus From Croatia Goran Relic. Kategoria wagowa do 93 kg. Walkę zaplanowano na 3 5-minutowe rundy. Two point eight for Karol Celiński.
92 800. Koran Rally. Reprezentant Chorwacji wnosi na wagę 92 700. Szanowni Państwo, przed nami piąty Extra Fight KSW 26, a w sobotni wieczór na Torwarze do ringu w tej walce wyjdą Anzor Aziev versus Artur Sowiński. Limit wagowy 66 kg. Walka zakontraktowana na 3 razy po 5 minut. Anzor Aziev. 65 800 to waga Anzora. 67.5 for Artur Sowiński. 67 500 i rezygnuje ze zbijania, a to się wiąże z zapisami regulaminowymi ustanowionymi przed galą KSW. Szanowni Państwo, to będzie przedostatnia walka gali KSW. W szóstym ekstrafajcie KSW 26 zmierzą się From United States of America Nick Roseborough versus Marcin Różarski. Kategoria wagowa do 120 kg. 3 razy po 5 minut na takim dystansie ma się odbyć ta walka. 114.3 for Nick Roseborough. 114.300 to waga reprezentanta Stanów Zjednoczonych. Marcin Różalski. Zawodnik z Płocka 104.9. Państwo, przed nami ostatnia walka KSW 26. Walka o pas międzynarodowego mistrza Federacji KSW. A wystąpią w niej. Ladies and gentlemen, saga continues. Let us welcome again Jay Silva versus Michał Materla. Kategoria wagowa do 84 kg. Walkę zaplanowano na 3 rundy po 5 minut plus ewentualne 5 minut dogrywki. Jay Silva
53 kg. To waga Jaya Silly. To waga Michała Materli.